it's not really the Polish government in exile, it's the Polish government. So in recognizing the Polish communist government, we are certainly doing no favor to the Polish people, is that right? It's offense for the Polish people, yes. It's offending. It has been appointed by Russians after the Yalta Agreement. I Jalta, i Teheran były bardzo prorosyjskie. Anglicy wiedzieli, że Rosja tu była sojusznikiem i razem z Rosją Anglicy wygrali wojnę. Oni po prostu nie wierzyli, że system rosyjski jest zły. Ten system, który obecnie panuje, ten reżim w krajach tak zwanej demokracji ludowej, nie może być zreformowany, nie może być przekształcony, nie może być pozostawiony, kiedy nadejdzie godzina wyzwolenia. Ten system musi być zniszczony w całości swojej. Z początku Polacy żyli na walizkach i cały czas myśleli o tym, że wrócą do Polski. Nikt nie rozpakowywał walizek, bo myśleli, że będzie kolejna wojna, że wrócą do Polski. Spodziewano się, że może być inwazja sowiecka i nas szkolili w szkole podchorążych. Potem już walizki zostały rozpakowane, ale czekały na strychu. Zamiast działalności wojskowej przerzucili się na działalność polityczną. Samo słowo emigracja jest trochę słowem mylnym, bo narzuca chęć wyjazdu. Obywatele polscy zmuszeni przez przemoc obcą do przebywania poza granicami kraju nadal dochowują wierności państwu polskiemu, pomimo to, iż państwo to istnieje obecnie jedynie prawnie i rozporządza tylko bardzo nielicznymi organami wykonawczymi. Na potrzeby prezydenta uzyskano dom przy ulicy Eaton Place. Tak jak przedtem prezydent Mościcki mieszkał na zamku w Warszawie, to nazwano ten budynek zamkiem. Było tam 4 piętra i moje ministerstwo to było na 3 piętrze. Piwnice, parter, drugie i czwarte piętro były zajmowane przez członków ministerstwa. Tam były sale większe, które mogły pomieścić zebrania rządu. Posiedzenia rządowe były co najmniej raz na tydzień. To był nasz ten emigracyjny grosz. Raz w roku cała Anglia zbierała na skarb narodowy. To właśnie utrzymywaliśmy tam. Skarb narodowy to był dobrowolny podatek. Powstał z legalnych, nieprzymusowych, a ochotniczych składek obywateli polskich za granicą. I ja jako minister skarbu zrobiłem budżet. Ten budżet był przedstawiony do skarbu narodowego, że potrzeba nam tyle i tyle pieniędzy. Rada Narodowa była ciałem doradczym rządu. Wtedy jeszcze nie było wyborów do Rady Narodowej. Do Rady Narodowej wówczas wchodziły stronnictwa tradycyjne, jeszcze przedwojenne. To był jakby parlament na emigracji. Na emigracji u nas było tak, że bardzo dużo było takiej pracy społecznej wspierającą pracę polityczną. Powoływanie na przykład szkół sobotnich. Sobotnich dlatego, że w sobotę się odbywały, ale to były nauka przedmiotów ojczystych. To był bardzo duży wysiłek i temu patronował sam generał Anders. Rząd na uchodźstwie stworzył szkołę przy MSZ-cie polskim, Szkołę Nauk Politycznych i Społecznych, która miała kształcić dyplomatów i inne kadry dla tej przyszłej Polski. Ojciec mój w jakimś momencie stał się sekretarzem generalnym tej instytucji i przekształcił ją w ośrodek wydawniczy z misją produkowania dla środowiska akademickiego w Polsce książek w języku polskim, które przybliżyłyby im myśl zachodnią. Był okres czasu, że były dwa rządy na emigracji, że tak powiem. Prezydent Zalewski nie chciał ustąpić. I mu się podobała ta funkcja prezydenta.
parlament wczorajszy migracyjny wymówił mu posłuszeństwo po prostu. Czyli wybrali konkurencyjny rząd, czy zarząd, Radę Trzech tak zwaną. Przy Radzie Trzech była egzekutywa Zjednoczenia Narodowego, to był odpowiednik rządu. Obie strony walczyły o to samo, ale jedni nie uznawali drugich. W 1972 roku, chyba na początku, gdzieś Zaleski zmarł i jego następca, doktor Ostrowski, lwowianin, prezydent miasta Lwowa, on właśnie doprowadził do tego, że doszło do scalenia obozu niepodległościowego. Warto było powalczyć o to, żeby jednak te obozy się zjednoczyły. Bardzo ważnym było, żeby wspólnie działać. Papież przyjechał do nas wizytą tutaj do Londynu. On powiedział jedną rzecz, można wam zazdrościć, inni mogą zazdrościć. Mieliście stworzyć Polskę poza Polską. Bo był rząd, był parlament, były ministerstwa, były szkolnictwo było, wyższe szkolnictwo było. Właściwie wszystkie działy rządowe były, przedstawiciele na inne kraje byli i według prawa polskiego, jakkolwiek to było szkieletowe, to było prawda. To, co było w Warszawie, niestety nie było prawda.